No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj lecimy dalej z szambem, ale najpierw muszę coś sobie zmierzyć. Za chwilę też będzie rolnik po wapno. Wczoraj był 12 worków weźnie. Przynajmniej tak mówił, że koło 10 będzie. A już mamy godzinkę, którą? 15 po, także już zaraz powinien być. Brat kończy oprzątek i zaraz się zabierzemy znowu za gnojowicę. A tu widzę, że będę musiał jałówki. Najpierw nakarmię chyba krowy, zrobię już paszowóz, bo teoretycznie wieczorem powinienem zrobić, ale zrobię już teraz, żeby po odczepieniu już wieczorem nie zaczepiać znowu paszowozu. W sensie odczepiać z beczek, zaczepiać do paszowozu z powrotem. Także co, tutaj otwieramy. Dobra, 3,98, czyli takie, no te 5 cm trzeba było sobie dać rezerwy. Teraz zobaczymy, czy ja tu wejdę do przyczepy, do środka, czy uda mi się wejść. Dobra, weźmiemy drabinkę na dół. No tak, nie za bardzo, ale dobra, już sobie wejdziemy. Opa. Teraz tak, podejrzewam, że noża nie wziąłem, dobra, podejrzewam, że tyle, że to nie tak będzie. 20 cm. No, liczmy te 21. A tu od góry do dołu ile mamy? 3,75. 3,75. Czyli 3,95. A ile mówiłem, że tam? 3,99. 98. Kurde, będzie ciężko. Ciekawe, trzeba będzie... No mam nadzieję, że wejdzie, ale... Też nie chcę, żeby się porysowało tu coś. No dobra, dobrze. Także trochę niepewności jest jeszcze. Czy nam to wszystko wejdzie? Mam nadzieję, że wejdzie. Najwyżej... Nie, no za każdym razem te nadstawki odkręcać to też... Najwyżej trzeba będzie tu przekombinować. Przerobić. Trzeba było tu skuć i dać na nowo, nowe drzwi. Teraz co? Nową belkę po prostu wylać od góry i na nowo ten, na nowo drzwi dać. Ja nie mogę. O. Trzeba będzie chyba. No, ładowarka fajnie dźwięk ma. Podoba mi się. Mierzyłem, przyczepa z nadstawkami będzie miała 3,95. A od dołu do góry tam o ten wejście, nie? To jest 3,98.
Czyli masz 3 cm. Pasuje. Też myślałem ten na czas wjazdu dać po prostu obciążnik może do środka przyczepy, żeby trochę siadł. Albo nie zakładać. No ale to 20 cm tracisz wtedy wysokości. No jednak po coś to jest. No. Nie wiem. Już myślałem ten po prostu od góry wylać kolejną ten, kolejny taki próg i po prostu skuć to stare. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, może akurat będzie wchodził fajnie. Tylko na pewno na początku trzeba będzie tył opuścić, bo pod górkę wjeżdżasz, nie? To jak tak to ten. A potem jak będziesz na środku, będzie trzeba przód opuścić i tyle, nie? Dobra, jeszcze się zobaczy. No tu widzę, brat zgarnął, żeby było czysto. Podczas pompowania już, bo ostatnio to masakra była, teraz można chociaż zgarnąć tutaj do tych kanałów. Już poziom się na tyle opuścił. Mówię, tutaj te 12 worków dzisiaj będzie. Tam się może trochę lepiej poukłada te worki, to z przyczepą będziemy mogli dalej cofnąć, żeby to jakoś tam pasowało. No tutaj już wczoraj trochę ogarnąłem ten sterownik, tak na chwilę zerknąłem sobie. Tu jeszcze uchwyt trzeba będzie zamontować na ciągniku, także jeszcze muszę zobaczyć w sumie jaki to uchwyt jest. No tutaj jak teraz mamy podczas transportu moduł, tu mamy podczas ładowania, a tu mamy wtedy znowu transport i tu mamy rozładunek. Możemy sobie sterować. Może być automatyczny wyładunek. Ciekawe, czy będzie wtedy sam klapę otwierał i ten, i łańcuchami sterował. Prawdopodobnie tak. No i tu podczas zbioru też możemy sobie na automacie lecieć. A, tu są światła. Teraz prawdopodobnie jak załączymy światła, to powinno świecić. A, już świecą. Te w środku i tutaj z tyłu. A te z tyłu nie świecą jeszcze. Może wtyczkę trzeba podłączyć. Od świateł. Światło wszędzie LED-owe mamy. Ale te jeszcze z tyłu nie świecą. To nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. W sumie. Wyjedziemy sobie. A, najpierw trzeba powietrze nabić. A, to się jest dotykowy. Myślałem, że tylko guzikami się operuje. Ale też widocznie można ten
podbierać, tylko raz wciskamy, już się opuszcza. Także zaraz wyjedziemy, sobie klapę otworzymy. I wyciągniemy te 12 worków, już tam wstawię do warsztatu. I ten. Już będziemy mogli odstawić ten. No klapę nieźle otwiera. Wysoko, co? Ty. Załóż to przychodzi. No. Ja pierdzielę. Będzie roboty, żeby to założyć. Tamte światła już wiem, jak się zapala, a tych jeszcze nie. Może jak oś blokujesz. Co? Może jak oś blokujesz. Zapalaj. Nie wiem. Ja bym założył już te burty. A, bezpieczeństwo przede wszystkim. Jo, już podniosę. Cześć. Telefon. Czekaj, muszę najpierw klapę zamknąć. Zamknąłeś kran. A, jo. Ty, co jest? Podbierać jest fajnie, że wystarczy, wiesz, raz wcisnąć i się opuszcza, nie? Czekaj. Te noże powinny być ten. Ciągnięte. Łańcuchów nie próbuję, bo tam jestem. Dobra, odjadę, bo po wapno przyjechali. No i dobra, trochę wapna znowu było. Będę musiał jakoś poukładać te worki, żeby ten, żeby trochę
tutaj ten worek, te dwa worki się cofnie do ściany całkowicie, ten jeden worek tu się postawi i będzie można już głębiej przyczepą wjechać, tu się weźmie to trochę wapna do łyżki, złopatuje i będzie już trochę więcej miejsca, chociaż się zastanawiam, żeby tego wapna gdzieś tu nie wepchnąć, gdzieś tu, żeby już całkiem do ściany było można tą przyczepę postawić. Albo tu ją dać. Bo ile worków tak naprawdę tu jeszcze mamy, żeby do ściany się dokopać? Na pewno tutaj te dwa. Potem tu mamy cztery. Cztery. No jeszcze jest tego trochę. No, także jeśli ktoś jeszcze jest chętny, niech się zgłosi. Trochę jeszcze tego zostało, ale już tak pomału coraz więcej osób się zgłasza po to wapno. Nie zawsze są to duże ilości, ale każda ilość się liczy. Każdą ilość sprzedam. Także nawet po jednym worku mogę sprzedać. Tylko wiadomo, im więcej worków, tym mogę bardziej zejść ceny. I tak jest cena, wydaje mi się, według mnie bardzo dobra, bo w internecie takie worki po 440 zł chyba chodzą za worek. Także wydaje mi się, że jak w mniejszych ilościach te 250 zł za worek, to nie jest dużo. A podkreślam, jeśli ktoś weźmie wszystko, no to mogę dać za 150 zł za worek, jeśli weźmie całość. Także co, ja tutaj zaczepiam paleciaka i lecimy ogólnie. Ogólnie tu jeszcze mamy do założenia ten wózek do tyłu. Musi iść jeszcze. Trzeba ogarnąć, jak to tam założyć. Widzę, że bolce trzeba wyciągnąć i na bolce tam jest. Także no, założymy sobie i będzie. Będzie już gotowy, no gotowy nie, bo jeszcze te burty trzeba boczne założyć. Także dobra. A i bym zapomniał, tutaj podobno jałówka się cieli, brat mówił. Także idę w sumie najpierw zobaczyć do jałówki, czy już się wycieliło, czy nie. Najwyżej jej pomogę. A, już jest cielak. Dobra. Widzę, że ta jałówka się wycięła. Jaki ty masz numer? 2839 i masz? Kurde, byczek. Idź stąd. Ty jesteś krowa. Idź stąd, krowa, no. Już. Ty się jeszcze wycielić musisz. Dobra. No to mamy pierwszy cielak byczek. Niestety. No ale co zrobić. To jest po naszym byku. Seksowanym nie kryliśmy, także będą zdarzać się byczki. No, mam nadzieję, że więcej jałówek będzie, ale no, jak nie będzie, no to nic nie zrobimy. Na razie tu się chyba nic więcej nie cieli. Chyba nie widzę. Dobra, zapiszę sobie i lecimy z tym wapnem. No tu jeszcze mam ten wózek, co jest za podbieraczem. Zauważyłem, że kółka bezobsługowe, w sensie łożyska bezobsługowe. Także no tutaj nie trzeba będzie schodzić pod przyczepę. Jeden plus. Muszę jeszcze wziąć jedną trzynastkę, z tego co widziałem. I założymy to jakoś. Mi się wydaje, że jakoś dojdę do tego, jak to założyć. Tak.
Także co? Lecimy. No i niestety dzisiaj zostałem sam. O, bratu, coś do oka wczoraj wpadło. I dzisiaj jest gorzej. Także umówił się do okulisty i pojechał. Także dzisiaj go nie będzie, no chyba że później, po przerwie już ten wróci. Ja tutaj sobie, bo z tego co widzę, to ma iść tu. Aha, dobra. Myślałem, że tu z gwintem jest, to tu nakrętka, dobra. Musi iść tam, w tamtą stronę z tego co widzę. I potem gdzieś to się musi trzymać, ale gdzie? A, dobra, chyba tam. Dobra, wiem wszystko chyba. Także co, zobaczymy. Ja tutaj próbuję to włożyć. No i dobra, wózek mam już wstawiony. Wstępnie wyregulowany. Wydaje mi się, że dobrze. Dałem go już tak, zaczep tak jak powinien być. Tutaj już ten uchwyt na sterownik mam. Idealnie tutaj pod te dwie śruby pasowało, co tu były. No, idealnie to może nie, ale na tyle, że można sobie tutaj ręką fajnie sterować. Tu podniesiemy w sumie klapę. A dobra, ładuję. Mamy już trochę klapę otwartą, ale otworzymy do końca. Zgasimy. Dobra. Tu w sumie można wyłączyć. Niepotrzebnie prądu źle. Teraz weźmiemy, podjadę ładowarką od tyłu i weźmiemy ten przekaźnik, zrzucimy. Spróbujemy założyć ten przekaźnik i myślę, że go spróbujemy włączyć, co? Zobaczymy jak chodzi. Tutaj tak patrzę, jak to tu powinno być. O kurde. Dobra, widzę, że to jest tu na stałe przykręcone. Przynajmniej wydaje mi się, że to, chociaż może na transport tylko tak zrobili, nie wiem już teraz. Trzeba było ogarnąć to wszystko. Nie wiem, czy będę zakładał te poprzeczki. Jeszcze się nie zdecydowałem, ale zobaczymy jeszcze. Myślę, że tam te czubki to tu naprzód wyszły. Wtedy tutaj trochę nielogicznie jest.
Nie, to chyba jest tylko na transport tak. No. To trzeba będzie chyba odkręcić i podnieść to. Tak mi się wydaje przynajmniej. To. No. Dobra. Się tu odkręci zaraz i sprawdzimy co i jak. Tu w gałęzie wjechał. Drzewa łapały. Niestety. Ale porysowań takich nie widzę. Tutaj. Kurde, wysoko. Dobra. No i dobra, tutaj odkręciłem to wszystko. Przyznam szczerze, dosyć ciężkie to jest. Prawdopodobnie będę jeszcze musiał tutaj te uchwyty odkręcić. Przynajmniej tak mi się wydaje. I wtedy będzie można tutaj te przykręcić. No. Dobra, czyli co? Odkręcam. No i jesteśmy już chwilę później. Tu już wstępnie mam załapane. Tu jeszcze muszę śruby włożyć. Ogólnie długo mi zeszło, bo tu śruby jeszcze były w worku z podkładkami i ten. Musiałem je posortować. No i blachę też musiałem ściągnąć. Tutaj są śruby od tego, żeby w ogóle dostać się tam, bo ciężkie dojście. Ale teraz już mam dojście, także skręcamy to. Zaraz zobaczymy. Chciałem tutaj wstępnie już skręcić, żeby zobaczyć jak to przy tym wjeździe będzie. Także na razie tyle. W sumie mogę opuścić go całkiem, nie? Ja. Czy jest? No, chyba ja. O, teraz wejdzie. Na którą? Tamtą. A jo. Ale wyprostuję go trochę. Co to było? Ale środek jak fajnie widać, nie? Ja bym chciał coś tam dostać. A, dobra. Ja mam właśnie. Lusterka. A, czekaj, dyszel muszę trochę podnieść. Bo tu kam jeździłem.
teraz. No i dobra, po męczarniach. Tak wstępnie założyliśmy tutaj te burty. Ale ten, jeszcze dużo śrub musimy włożyć. Na razie to się trzyma na trzech śrubach. No tak to wygląda. Tutaj tę boczną płytę trzeba jeszcze też ten założyć. Ale najpierw trzeba skręcić wszystkie śruby. Jutro drugą stronę chyba zrobimy, co? Żeby to już było gotowe. No. Ale jaki dźwięk daje ten wał, co? Nic. Najważniejsze, że się mieści tutaj pod tą wiatą. Przejazd w sensie. Trochę trzeba uważać, no a pewniaka się nie wyjeżdża aż tak, ale... Ale tak samo było z grabiarką. No. Z grabiarką lepiej widziałeś. Co to tam? Ale tutaj się dwóch najwyżej. Nie, no trzeba będzie w dwóch. I tam jeszcze sznurki muszę ten... odwiązać i... Będzie.